Dziecko chce rozmawiać, ono ma problem. Oni do dzisiaj jak do mnie dzwonią, to można sprawdzić czasami na komórce, po 40, po 45 minut jest rozmów, bo on potrzebuje tej rozmowy. Czy to jest ważne, ile to będzie później kosztowało? Nieważne jest. Ważne jest to, żeby jemu ten czas poświęcić, mimo tego, że to są już dorośli ludzie. No to już fantastyczne było przedstawienie. Młodzież, no wspaniała, trzeba przyznać. Ja na przykład się wzruszyłam jako mama i dostrzegłam problem faktycznie ogólnie, prawda, jaki istnieje wśród młodzieży. Szczerze byłam ciekawa, jak to będzie zrobione. Wiedziałam, że będzie profilaktyka, jeśli chodzi o narkotyki, jeśli chodzi o spędzanie takie młodzieży. I byłam ciekawa, jak to będzie zaprezentowane, a jest to bardzo czytelne i myślę, że do każdego dotrze, i do młodszego, i do starszego. Każdy powinien coś z tego wynieść pozytywnie. Wrażenia są niesamowite. Mówię, że do tego momentu drży nam ciało, ręce, serce i czujemy to bicie, które było na koniec. Rewelacja. Spektakl wzruszył mnie do łez i brakuje mi słów. Jestem pełna podziwu dla tych młodych aktorów. No nie spodziewałam się, że w ciągu 3 dni można zrobić tak wiele z młodzieżą i to w tak dużej grupie. Nie spodziewałam się, że będzie to gra aż na tak głębokich i tak wielkich emocjach. No czego ja się spodziewałam? Że zobaczę faktycznie, że dojrzę coś w tej młodzieży takiego pozytywnego i dojrzałam. Zobaczyłam właśnie to, że jednak nie wszyscy, tak jak uogólniamy, że młodzież, że wszyscy są, wiadoma sprawa, piją, chamscy są tacy czy nie. Na nowo popatrzyłam na młodzież przemyską. Bardzo często się mówi, tu się nic nie da zrobić, tu już są naprawdę źli. A no, we mnie wstąpiła nadzieja, że jest tak piękna młodzież, taka dobra i umiejąca dzielić się tym, co jest w nich. Nie? Także takie bardzo pozytywne wrażenie. To jest niesamowite to, co ta młodzież po prostu pokazała i w czym uczestniczyła. To jest ich wielkie dzieło. Co się stało? Znów nie działa. Ej, daj tego więcej. Daj, nie mogę bez tego żyć. Nie, już wam nie dam. Zagubieni w czasie i przestrzeni. No, wiesz wszystko, tylko nas już nie męcz. Nic nie jest ważne bez tego. Oto moja olimpiada. Chętnie się jej pozbędę. Weź mojego tłumacza. Został nim już w łonie matki. Popatrzcie, że chłopak jest zdolny, że potrafi, fajnie się otwiera, ma emisję, tak? Pokażcie to na scenie. To tańczcie, tańczcie! Bo nic wam nie dam. Do obsady spektaklu edukacyjno-profilaktycznego Sekret, a tym samym pierwszej w województwie podkarpackim przemyskiej grupy PAD. Dostali się.
Dzisiaj dopiero sobie zdałam sprawę z tego, jak ważną rolę gramy. Nie, że jesteśmy narkomanami, tylko że jesteśmy ludźmi przegranymi, którzy mają coś z tym zrobić. Uważasz, że ten spektakl powinien dotrzeć do młodzieży, do rodziców bardziej, czy do obu tych grup? Z racji, że ja bardziej należę do tej grupy młodzieży i osób młodych, to raczej chciałabym, żeby dotarło to do tych osób, ale rodzice mogą w sumie przyglądać się temu i zobaczyć, że to jest w sumie problem, jaki mogą mieć z dziećmi. Myślisz, że ten spektakl trafi do młodych ludzi, takich jak ty? Tak, bo nie jest stworzony w jakiś skomplikowany sposób, tylko fajny, a przede wszystkim no, my jako aktorzy jesteśmy młodymi ludźmi i to będą nasi znajomi, będą nasi rówieśnicy, którzy nas zrozumieją. Wydaje mi się, że w tym spektaklu ci młodzi ludzie mogą znaleźć tam samych siebie, bo wszyscy tam dążą do coraz więcej i tak jest też w naszym życiu, nie? Ze swojego doświadczenia wiem, no, że będąc na jakimś ognisku, prawda, dyskotece czy na jakichś urodzinach, można doskonale się bawić bez alkoholu, ponieważ no, wystarczy się otworzyć, prawda? Wystarczy no, wkręcić sobie taką fazę i się po prostu no, bawić. Pozostaną fazę bez używek. Tak. Moi znajomi będą zszokowani. Moi też. Będą się śmiać? Na pewno będą różne odbiory, no bo to nie da rady tak, żeby prawda, jedna opinia szła na dany temat, ale na pewno będą różne opinie i myślę, że w większości będą przeważały pozytywne opinie na ten temat. To jak właśnie znajomi zareagowali? Tak jak myślicie? Jakby... Znaczy moi w sumie w szkole nie wiedzą pewnie. Jakby usłyszeli, że jesteście w programie, który promuje modę na życie bez uzależnień. Tak. Piją parę. Tak. A co wy byście im powiedziały? Jakbyście miały szansę stanąć przed nimi i powiedzieć im w twarz, co sądzicie o tym? Że jestem inna i że lubię być inna i że nie będę szła za tłumem baranów. I że mamy przyszłość, nie? Co? Właśnie. Tak. Myślę, że to jest kwestia czasu, kiedy zrozumieją tak naprawdę, co jest w życiu ważne, więc lepiej zobaczyć to teraz niż później. I nie tracić skórze. Tak, na własnej skórze i nie tracić czasu na zastanawianie się nad życiem, skoro tak naprawdę wiadomo, co jest ważne, a co nie. A co byście powiedzieli tym osobom, które negatywnie oceniają? Że są płytcy. Tak. Że głębocy nie są. Opiekunach i nauczycielach, dzięki którym także tu my dzisiaj mamy szansę się spotkać. Myślę, że za mało docieramy do rodziców. Myślę, że mimo wszystko powinni być gdzieś tam zawsze brani pod uwagę rodzice. Ja tak sama bardzo boleję nad tym, że jakoś docieram do młodzieży, a z rodzicami jest mi trudno. Na pewno to jest trudniejsza praca, ze względu na to, że rodzice mają mniej czasu, mniej motywacji, może są troszkę skwaszeni życiem, może takie spektakle za bardzo poruszają to, co w nich jest trudne i też nie bardzo chcą widzieć tego. Więc ja bym widziała i tu, przy czym bardzo bym kładła nacisk na rodzinę. Jak ta młodzież w ten sposób oddała tak. Tą cześć, taką miałam ochotę wstać i im to samo oddać. Oddać im to, że po prostu to jest tak piękne i tak wymowne. Bardzo wymowne. Właśnie.